To jest przykład ułamka łańcuchowego. Ułamki łańcuchowe są bardzo często wykorzystywane w programowaniu. Na początku przypomnę Ci, jak dzielimy liczbę naturalną przez ułamek zwykły. Najpierw przepisujemy pierwszą liczbę, czyli w tym przypadku czwórkę. Dzielenie zamieniamy na mnożenie. Liczbę 4 pomnożymy przez odwrotność ułamka 1, 2. Aby ją uzyskać, wystarczy zamienić miejscami licznik z mianownikiem. Odwrotnością ułamka 1, 2 jest ułamek 2 pierwsze. 2 pierwsze to inaczej 2. 4 razy 2 to 8. W wyniku zapisujemy liczbę 8. 4 podzielić przez 1 drugą to 8. Pokażę Ci teraz, jak dzieli się dwa ułamki zwykłe. Zasada jest dokładnie taka sama. Najpierw przepisujemy pierwszą liczbę, czyli ułamek 1, 2. Dzielenie zamieniamy na mnożenie. W tym przypadku ułamek 1, 2 pomnożymy przez odwrotność ułamka 3, 5. Odwrotnością tego ułamka jest ułamek 5, 3. Teraz sprawdzamy, czy da się uprościć to mnożenie na krzyż. Nie da się skrócić liczb 1 oraz 3 i tak samo nie da się skrócić liczb 2 oraz 5. Możemy zatem przejść do mnożenia. Najpierw pomnożę liczniki. 1 razy 5 to 5. Teraz mianowniki. 2 razy 3 to 6. 1 druga podzielić przez 3 piąte to 5 szóstych. Pokażę Ci jeszcze jeden przykład. 2 piąte podzielić przez 1 dziesiątą. Znowu najpierw przepisujemy pierwszą liczbę, czyli ułamek 2 piąte. Dzielenie zamieniamy na mnożenie. Ułamek 2 piąte pomnożymy przez odwrotność tego ułamka. Odwrotnością ułamka 1 dziesiąta jest ułamek 10 pierwszych. Sprawdźmy, czy da się uprościć to mnożenie. Nie skrócimy liczb 2 oraz 1. Możemy jednak skrócić liczby 5 oraz 10. Obie dzielą się przez 5. 5 podzielić przez 5 to 1, a 10 podzielić przez 5 to 2. Co otrzymaliśmy? Dwie pierwsze, czyli 2. Razy 2 pierwsze, czyli 2. 2 razy 2 to 4. 2 piąte podzielić przez 1 dziesiątą to 4. Teraz przyszła kolejna zadanie dla Ciebie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć, ile to jest 7 dziewiątych podzielić przez 4 piąte. Najpierw przepisujemy pierwszą liczbę, czyli 7 dziewiątych. Dzielenie zamieniamy na mnożenie. 7 dziewiątych mnożymy przez odwrotność ułamka 4 piąte, czyli przez ułamek 5 czwartych. Sprawdzamy, czy da się uprościć to mnożenie. Nie da się skrócić liczb 7 oraz 4 oraz nie da się skrócić liczb 5 i 9. Przechodzimy więc do mnożenia. Najpierw pomnożę liczniki. 7 razy 5 to 35. 9 razy 4 to 36. 7 dziewiątych podzielić przez 4 piąte to 35 trzydziestych Mam teraz dla Ciebie kolejne zadanie. Spróbuj samodzielnie obliczyć ile to jest 8 dziewiątych podzielić przez 4 trzecie. Najpierw przepisujemy pierwszą liczbę, czyli 8 dziewiątych. Dzielenie zamieniamy na mnożenie. 8 dziewiątych pomnożymy przez odwrotność ułamka 4 trzecie, czyli przez 3 czwarte. Sprawdźmy, czy da się uprościć to mnożenie. Da się skrócić liczby 3 oraz 9. 3 podzielić przez 3 to 1, a 9 podzielić przez 3 to 3. A czy da się skrócić liczby 4 oraz 8? Da się. 4 podzielić przez 4 to 1, a 8 podzielić przez 4 to 2. 1 pierwsza to 1. 2 trzecie razy 1 to 2 trzecie. 8 dziewiątych podzielić przez 4 trzecie to 2 trzecie. Ostatnie zadanie dla Ciebie. Spróbuj samodzielnie obliczyć, ile to jest 4 piąte podzielić przez 3 siódme. Znowu najpierw przepisujemy pierwszą liczbę, czyli 4 piąte. Dzielenie zamieniamy na mnożenie. 4 piąte mnożymy przez odwrotność tego ułamka, czyli przez 7 trzecich. Czy da się uprościć to mnożenie? Nie da się skrócić liczb 4 oraz 3, i nie da się skrócić liczb 5 oraz 7. Nie da się uprościć tego mnożenia. Przejdźmy więc do obliczeń. 4 razy 7 to 28. 5 razy 3 to 15. Zwróć uwagę, że otrzymaliśmy tutaj ułamek niewłaściwy. W takiej sytuacji zamieniamy go na liczbę mieszaną. 28/15 to 1 cała i 13 15. Aby podzielić ułamki zwykłe, zamień dzielenie na mnożenie przez odwrotność drugiego ułamka. Sprawdź, czy możesz skrócić ułamki przed pomnożeniem. Pamiętaj, aby wynik zapisać w postaci ułamka nieskracalnego lub liczby mieszanej. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji o mnożeniu i dzieleniu ułamków zwykłych, a także do polubienia naszej strony na Facebooku.